Gość Radia Yard. Gościem Radia Yard jest Karol Pilecki, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy oglądał Pan Grę o Tron? Tak, oglądałem, aczkolwiek muszę przyznać, że ostatniego sezonu chyba nie obejrzałem, ale generalnie wiem, o co w tym chodzi. Zgodzi się Pan, że mieliśmy w Sejmiku zwrot akcji prawie jak w serialu? Tak, jeżeli tak zaczął Pan od seriali, to podejrzewam, że do tego, co się wczoraj wydarzyło, można dopasować kilka seriali, na przykład House of Cards, o, tak, czy z innych, czy Sukcesję też, bo to w pewnym sensie parę takich elementów psychologicznych było wspólnych. No tak, nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, bo wczoraj wygraliśmy sejmik, mamy swojego marszałka, swój zarząd. To potwierdza to, że w Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim naszemu szefowi regionu, Krzysztofowi Truskolaskiemu, udało się zbudować fajną drużynę, która jest w stanie pracować, sięgać po zwycięstwa i działać wspólnie. I ten wczorajszy sukces to właśnie przypieczętowanie tej pracy, zaczynając od Krzysztofa, który na poziomie też centralnym wykonał bardzo dużą pracę, ale i regionalnym. Podczas wielu spotkań w regionie z radnymi sejmiku udało się przekonać i zdobyć większość do naszej wizji rozwoju województwa podlaskiego. Członkowie zarządu województwa podlaskiego z PiS głosowali razem z Wami, Wiesława Burnos i Marek Malinowski. No, można się tego spodziewać, choć głosowanie teoretycznie anonimowe, ale w praktyce wiemy o tym, że to oni będą kandydatami do tego, żeby być wicemarszałkami w tym nowym zarządzie województwa podlaskiego. Trudno było ich przekonać? To znaczy, czy trudno było ich przekonać? Wie pan, każdy lubi Coca-Colę, ale nikt nie zna jej receptury. Podobnie w polityce o pewnych rzeczach się nie rozmawia, więc to jest taka kuchnia polityczna, która pozostanie tajemnicą kilku osób tak naprawdę. No niemniej jednak byli niezadowoleni też ze współpracy z Arturem Kosickim. Chcieli dialogu, innego rozwoju województwa podlaskiego, może uczestniczenia też w tych procesach bezpośrednio, a my to im jesteśmy w stanie zagwarantować jako Koalicja Obywatelska. A wydawało się, że to Stanisław Derehajło będzie języczkiem uwagi. Tak, to prawda i zobaczcie Państwo, jakie życie bywa przewrotne, bo będąc prawie królem Podlasia, okazało się, że został Stanisław radnym sejmiku, ale nie popierał naszej większości, ale to też nie przekreśla, myślę, szans na współpracę obecnego zarządu ze Stanisławem Derehajło, bo naprawdę szukamy wspólnego mianownika, jakim jest województwo podlaskie. Też bardzo się cieszę z sukcesu mojego kolegi, przyjaciela Łukasza Prokoryma, który został marszałkiem województwa podlaskiego, bo wiem, że Łukasz zagwarantuje dialog ze wszystkimi radnymi. Jest też dobrze przygotowany merytorycznie. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawy czas i owocny w rozwój województwa podlaskiego. Był wcześniej szefem Białostockiej Rady Miasta. Czy to oznacza, że będzie automatycznie też dobrym marszałkiem? Znaczy, myślę, że cechy jakieś charakterologiczne, doświadczenie zawodowe to zagwarantują, że będzie dobrym marszałkiem, wierzę w to, że tak będzie, a doświadczenie w Radzie Miasta z pewnością się przyda, bo jako przewodniczący musiał wiele razy budować większość na sali czy na obradach Rady Miejskiej, czy prowadzić je, starać się wysłuchać każdą ze stron i myślę, że te doświadczenie, te cechy też z pewnością przydadzą się w Urzędzie Marszałkowskim. A jak pan ocenia minioną już kadencję Artura Kosickiego? Jak oceniam? No było wiele kontrowersyjnych takich tematów. Pamiętam, że początek kadencji od wyboru mnie na przewodniczącego, kiedy my nie mieliśmy większości, więc w tym PiS-ie już się gotowało wtedy. Później też pamiętam, jak Kosicki złożył rezygnację z funkcji i ponownie musiał być wybierany. Pamiętam też, że disco pod gwiazdami, które przeciwko któremu protestowaliśmy, bo poszło tam kilka milionów złotych na to z pieniędzy publicznych. Ale z drugiej strony właśnie bardzo dużo tych pieniędzy publicznych do województwa podlaskiego spływało za kadencji Kosickiego. Tak, to prawda. Na przykład rozwój dróg wojewódzkich czy kontynuacja budowy drogi Białystok-Wysokie Mazowieckie, drogi wojewódzkiej nr 678. No,
Było też wiele dobrych decyzji, na których skorzystali mieszkańcy i to też trzeba pamiętać o tym. Jeszcze na stanowiska wicemarszałka proponowano Bogdana Dyjuka i Jacka Piorunka. Jakby pan mógł nieco przybliżyć te sylwetki naszym słuchaczom? Myślę, że to są też znani i doświadczeni radni. Jacek Piorunek to członek Platformy Obywatelskiej, był już w zarządzie 10 lat temu, teraz pochodzi z Łomży. Ważne dla nas było skonstruowanie zarządu tak, żeby każdy z tych, powiedzmy sobie, subregionów w województwie podlaskim był reprezentowany i Jacek Piorunek reprezentuje Łomżę i teren ziemi łomżyńskiej i bardzo się z tego powodu cieszymy. Bogdan Dyjuk pochodzi z Augustowa, jest radnym Polskiego Stronnictwa Ludowego, też doświadczony radny. Myślę, że naprawdę to jest ważne, że ci ludzie zaczną pracę już tak na pełnej werwie, wiedzą, o co w tym chodzi, nie zmarnują ani dnia. A jeszcze przed głosowaniami dotyczącymi czy to wyboru marszałka województwa podlaskiego, czy też przewodniczącego sejmiku, nim został Cezary Cieślukowski, był wniosek o przerwę do czerwca, proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego ten wniosek odrzuciliście? Panie redaktorze, ponieważ wyborcy dokonali wyboru nowego sejmiku województwa podlaskiego. Nie chcieliśmy czekać na wybory nowego zarządu, przedłużając de facto trochę taką agonię już tego obecnego. PiS natomiast, prawda jest taka, że skonfliktował się bardzo wewnętrznie. Nie wiedzieli, kto ma być marszałkiem, było dużo parcie i ciśnienie na funkcję. Potrzebowali czasu, żeby dalej wypracowywać jakieś swoje scenariusze. No, my się na to nie zgodziliśmy. Mieliśmy większość. Akurat wczoraj złożyłem wniosek przeciwny tej przerwie. Wygraliśmy głosowanie i przeszliśmy dalej do wyborów zarządu. Miasto Białystok należy do Koalicji Obywatelskiej. Teraz sejmik województwa podlaskiego do koalicji rządzącej. No, wydaje się, że po prostu wszystko idzie po waszej myśli. Panie redaktorze, podchodzę do tego z ogromną pokorą, że idzie po naszej myśli, ponieważ stoją przed nami ogromne wyzwania. Mhm. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć słuchaczom, że takie rozwiązanie jest dobre. Zobaczcie państwo, jak wiele złego wydarzyło się, kiedy prezydent próbował zbudować, na przykład uzyskać pozwolenie na budowę hali widowiskowo-sportowej. Kiedy opcja rządząca okazało się, że nie można przesunąć jakiejś budki małej meteorologicznej, gdzie teraz udało się to załatwić w 2 dni. Czyli ktoś, chcąc oponować prezydentowi Truskolaskiemu, doprowadził do tego, że nie mogliśmy, Białystok nie skorzystał i nie ma dzisiaj hali widowiskowo-sportowej. To naprawiamy, odkręcamy to wszystko już, ale ta jednolitość władzy, to dobre porozumienie, no, skutkuje szybszym podejmowaniem decyzji i tym, że gramy do jednej bramki, a polityka to gra drużynowa, w której każdy jakby spełnia swoją rolę, każdy jest jakimś trybem, mechanizmem. A tym wszystkim to właśnie województwo podlaskie, to miasto Białystok. No i żeby sprawy posuwały się do przodu, to musi być tutaj jakaś zgoda i porozumienie. Czy Rada Miasta, czy Sejmik Województwa to organy kolegialne, w których mamy, w Sejmiku Województwa mamy 30 radnych z różnych opcji. Każdy będzie miał możliwość podejmowania czy zgłaszania swoich inicjatyw, propozycji uchwał, aktywności, interpelacji i tak dalej. Nie ma tu żadnego ograniczenia, ale cieszę się, że to my rządzimy i w województwie i pan wojewoda bardzo też się zaangażował w sprawę Sejmiku Województwa. To też jest współautorem tego sukcesu i prezydent Truskolaski też dołożył znaczącą cegiełkę do tego, ponieważ no, jest naprawdę doświadczonym już politykiem i rozwój Białegostoku też pokazał, że zależy mu na rozwoju województwa. Słowem podsumowania właśnie, jakie te najbliższe lata będą dla województwa podlaskiego? Szanowni państwo, te najbliższe lata to cała perspektywa unijna tak naprawdę. To rozwój ochrony zdrowia, szpitali.
szpitali wojewódzkich, takich jak Śniadecja, jak Onkologia, jak Szpital w Choroszczy. To rozwój dróg wojewódzkich, takich jak na przykład Białystok-Hajnówka, takich jak Białystok-Wysokie Mazowieckie, takich jak Łomża-Nowogród i wszystkie inne okolice, takich jak drogi na Suwalszczyźnie. To przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw, ponieważ wszystkie urzędy utrzymują się z podatków dochodowych, które odprowadzają mieszkańcy województwa lub z podatków od osób prawnych, takich jak na przykład samorząd województwa. Więc rozwój tych firm to miejsca pracy, rozwój tych firm to podatki, które wpływają z powrotem do samorządu województwa, a z kolei są dalej dystrybuowane na bezpieczeństwo, na ochronę zdrowia, na policję, na szkoły, na edukację. Więc to naprawdę kluczowe 5 lat. Gościem Radia Jard był Karol Pilecki, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość Radia Jard.